Nie byłoby kursu wiedzy o winie na temat win musujących, jeśli nie byłoby szampana. Więc na koniec parę słów o tym najbardziej znanym winie musującym na świecie. Każdy szampan dojrzewa na osadzie przynajmniej 12 miesięcy, a nie może być wypuszczony do sprzedaży przed 15 miesiącem dojrzewania. Natomiast jeśli na etykiecie mamy rocznik wina, wtedy mamy pewność, że wino dojrzewało na osadzie przynajmniej 3 lata, czyli minimum 36 miesięcy. A jak już mówiłem, im dłuższy kontakt z osadem, tym bardziej drożdżowe i bardziej kremowe wino. Mówi się o tym, że nic nie pieni się jak szampan. Dlaczego? Ponieważ szampan zazwyczaj ma ciśnienie 6 atmosfer, to jest ciśnienie odpowiednie dla dwukrotności ciśnienia w oponie samochodowej. W związku ze złożonością aromatów i kremowością wina możemy zaserwować szampana w kieliszku do białego wina, którego rekomendowałem do win wytwarzanych metodą klasyczną i w nim degustowałem wino kawa. Natomiast ja osobiście bardzo lubię degustować szampana z jeszcze większych kieliszków. Tutaj mam kieliszek do czerwonych win, to jest kieliszek bordowski, który jak widzicie kształtem jest taki sam jak kieliszek do win białych, tylko 2 razy większy. Dlatego od razu odstawiam kieliszek do wina białego, nalewam odrobinę szampana. Piękna piana, która za chwilę nam opadnie i odsłonią się bardzo drobne pęcherzyki dwutlenku węgla, czyli bardzo eleganckie bąbelki. W kieliszku takim dużym ten dwutlenek węgla bardzo szybko może nam zniknąć, ale nie bójmy się. To jest najmniej ważna cecha wina musującego, przynajmniej jeśli chodzi o szampany. Najważniejsze w tym wszystkim jest aromat i smak, czyli jest to bardzo dobre, jakościowe wino białe. To, że akurat ma bąbelki, w tym momencie jest bardzo fajne i przyjemne. Natomiast też trzeba powiedzieć, że szampany, gdy dojrzewają i mają 20 lat, tracą naturalnie dwutlenek węgla i stają się po prostu bardzo fajnymi, bardzo jakościowymi winami białymi. Więc jak pachnie, jak smakuje szampan? Sprawdźmy. Aromat jest bardzo kompleksowy. Jest tutaj moc pieczonych owoców. Jest pieczone jabłko, pieczona brzoskwinia, może też morela, ale ta drożdżowość, o której wspominałem przy okazji opowiadania o metodzie produkcji, o wtórnej metodzie fermentacji, ona daje tutaj niesamowite doznania drożdżowe, chlebowe i to wszystko podbite jest jeszcze migdałami, orzechami. Niesamowicie elegancki aromat. To trochę przywołuje aromat ciasta migdałowca. Proszę Państwa, jest to niezwykle kremowe wino, które świetnie harmonizuje się z kwasowością. Trzeba powiedzieć, że Szampania jest regionem chłodnym. Jest to chłodny klimat, a w chłodnym klimacie kwasowość jest zazwyczaj podwyższona. Wino jest niezwykle tłuste, aksamitne, strukturalne. Finisz jest bardzo długi, a dwutlenek węgla jest bardzo elegancki, te pęcherzyki w ogóle nas nie męczą i wino pije się z bardzo dużą przyjemnością. Szampany są niezwykle dobrymi partnerami do połączeń kulinarnych. Oczywiście jako bardzo jakościowe wino świetnie byłoby to dobrać do jakiegoś takiego bardziej wyszukanego jedzenia i tutaj oczywiście szefowie kuchni albo my, jeśli trochę więcej gotujemy, możemy dobrać świetną rybę. To może być jesiotr, to może być halibut, to może być sandacz, to mogą być śmietanowe sosy. Świetnie pasuje szampan również do owoców morza. I tutaj takim typowym daniem, które podaje się do szampana, są ostrygi. Nie tylko świeże ostrygi skropione cytryną, to może być ostryga zapiekana pod serem, co też bardzo dobrze pasuje, szczególnie do tych dojrzalszych szampanów. Natomiast nie musimy być szefami kuchni, żeby gotować do szampana. Możemy przygotować coś zupełnie prostego,
co będzie również świetnym akompaniamentem do szampana. Takim przykładem jest świeżo wypieczony chleb. Aromat drożdżowy, skórka od chleba i jeszcze odrobinę masła. I z szampanem to jest bajka, to jest niesamowite doznanie. Warto spróbować również szampana chociażby z frytkami, ale zaskakującym połączeniem może być również szampan do klasycznego śledzika. Wina musujące są kategorią wina, które najszybciej rośnie. Coraz więcej ludzi pija wina musujące i to jest dobry znak. Warto pić wina musujące nie tylko od święta, nie tylko na Sylwestra, nie tylko na urodziny bądź rocznicę ślubu. Otwierajmy wina na co dzień, otwierajmy musy, ponieważ wieczorem mamy kolację z żoną, z mężem albo po prostu chcemy się napić dobrego wina. Jest to wino codzienne, nie bójmy się win musujących.